Dzień dobry, panie rektorze. Cieszę się bardzo, że znalazł pan dla nas czas. Dzień dobry, bardzo miło gościć panią w murach Politechniki Poznańskiej w rektoracie. Choć pani urzęduje obok, więc podróż tak była krótka. <grymne> Zdecydowanie. Może zacznijmy od wyboru, bo wybory na rektora wygrał pan zdecydowaną większością głosów. Czy spodziewał się pan aż tak dobrego wyniku? Nie spodziewałem się, bo i kontrkandydaci to bardzo godni rywale, oczywiście znamy się od wielu wielu lat, to dziekani o bardzo dużej reputacji i myślę o bardzo dużych kompetencjach, więc wynik był dla mnie istotnie wielką radością, ale i zaskoczeniem. Bardzo dziękuję społeczności akademickiej za tak duży wyraz zaufania. Jest to duża odpowiedzialność, ale zrobię wszystko, żeby podołać. W tych trudnych czasach, niestety, przez pandemię i uwarunkowania również ustawy 2.0, społeczność akademicka to jedno. A jak rodzina zareagowała na taki sukces? Rodzina, no, właściwie, była pełna euforii, natomiast dzisiaj ta euforia jest już dużo mniejsza. No, Myślałem, że wiem, co mnie czeka, przynajmniej w pewnym zakresie, ale myliłem się równie znacznie. Wygląda na to, że jest Pan najmłodszym rektorem obejmujący tę funkcję. Jakie wartości kierują Pana życiem i jakimi wartościami chce Pan kierować się w pracy? No, młodość jest względna. Oczywiście, ja pracuję ze Związkami Krzemu, to one może trochę wpływają na to. Natomiast, jeżeli chodzi o wartości, co już jest bardzo poważną rzeczą czy poważną kwestią, to jest zauważanie drugiej osoby. I szacunek dla człowieka. To jest myślę, że najważniejsze, co kieruje moim oddziaływaniem też na, 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 na inne, inne osoby. Natomiast no, ważne jest też spojrzenie całościowe na, na, na człowieka i właściwie szukanie samych pozytywnych cech. Na swojej stronie internetowej kandydata na rektora jeszcze wówczas pisze Pan o Uczelni Zrównoważonego Rozwoju. Co to dla Pana oznacza? Generalnie jesteśmy uczelnią o bardzo dużej reputacji. Czasami lubimy narzekać, to wynika może z charakteru yy, nawet cywilizacyjnego yy, Polaków, natomiast... Yy, Politechnika Poznańska to uczelnia flagowa, jest jedną z najlepszych uczelni technicznych w Polsce i kierując tą uczelnią nie chciałbym czynić jakiejkolwiek rewolucji. Uważam, że rozwijaliśmy się dotąd bardzo dobrze. To jest wynik zaangażowania całej społeczności i moich wspaniałych poprzedników. W związku z tym chciałbym może zaszczepić troszeczkę więcej entuzjazmu, natomiast wielkich zmian nie będzie, przynajmniej ja nie będę chciał ich narzucać. Tylko, tylko bym prosił o to, żeby, żeby nasi studenci, doktoranci, pracownicy tworzyli synergię i żeby rozwijali naszą uczelnię właśnie w taki sposób kompromisowy, zrównoważony, ale również przyszłościowy. A jakie są Pana najważniejsze plany? Bo wiemy, że w planach jest bu budowa nowego budynku rektoratu. Tak, jego magnificencja, rektor Tomasz Łodygowski, dał mi taki prezent kończąc, kandydow... kończąc przepraszam, kadencję, że powinniśmy już zacząć inwestycje i robię wszelkie starania, żeby zdobyć środki na te inwestycje, żeby wskazać odpowiednie miejsce i chciałbym, żeby to była taka integracja strukturalna, infrastrukturalna naszego środowiska. Potrzebujemy. Ja nazywam to budynkiem administracji centralnej. Potrzebujemy to miejsce w centrum naszego wspaniałego kampusu warta, żeby ten teren pomiędzy Piękną Rzeką i Jeziorem Maltańskim był jeszcze wspanialszy. A jaką uczelnię chciałby Pan zobaczyć za 4 lata? Czyli po swojej pierwszej kadencji? No chciałbym zobaczyć tę uczelnię z. Centralnym miejscem właśnie tego budynku, żeby jeszcze może zagospodarować ten teren, który jest wokół budynku, wydziału technologii chemicznej, wydziału architektury i inżynierii zarządzania. Natomiast nasza infrastruktura jest jedna z piękniejszych w Europie, nic nie ujmuje naszej jakości. No i chciałbym zauważyć. Przede wszystkim uśmiechnięte osoby, i żeby już nie było pandemii. Oczywiście liczę, że ona już zgaśnie w przyszłym roku, ale, ale chciałbym, żebyśmy radośnie przychodzili do, do pracy i żebyśmy mogli no, wspólnie tworzyć przyszłość, kolejne stulecia naszej alma mater. A co Pana zdaniem jest w tej chwili największym zagrożeniem dla szkolnictwa wyższego? Troszeczkę boję się o wpływ jednak koronawirusa, czy, czy pandemii na stan finansów również uczelni. Niewątpliwie będziemy mieć pewne ograniczenia. Oczywiście budżet państwa, jak i budżet uczelni jest zrównoważony. Budżet uczelni jest zrównoważony, natomiast wpływy podatkowe mogą być mniejsze. To jest dosyć ważna kwestia. Zresztą no, budżety wszystkich państw w Europie i na świecie będą to odczuwały. A takim drugim zagrożeniem, może być to, że mogą nastąpić pewne zmiany w ustawie 2.0 czy w Konstytucji. Nie chciałbym, żeby one rzeczywiście miały miejsce. Jedynie modyfikacje, takie, które eliminują pewne niedoskonałości. Wywrócenie tego systemu byłoby już ze szkodą naprawdę dla, dla społeczeństwa. To jest, to jest poważne, poważne zagrożenie dla rozwoju naukowego, ale też dla naszych kandydatów. To jest bardzo, bardzo ważna kwestia, żebyśmy mieli stabilność rozwoju uczelni, również legislacyjną. Mhm. Ale na Politechnice Poznańskiej dzisiaj całkiem dobrze, bo zostaliśmy liderem europejskiego uniwersytetu Unis. Co to tak naprawdę dla nas oznacza? To jest wielki sukces i to mówię z taką pełną świadomością. Oczywiście, żeby to nie brzmiało bardzo pompatycznie, ale staliśmy się uczelnią bardzo rozpoznawalną, i to nie tylko w Polsce. Oczywiście w Polsce zauważyli to inne uczelnie, również decydenci, że Politechnika Poznańska nie tylko jest w konsorcjum uniwersytetów europejskich, ale jest liderem, i to jest jedna z uczelni, o ile nie jedyna, w całej części Europy Środkowej czy, czy Wschodniej. To jest niewątpliwie istotne osiągnięcie. To da nam właściwie dwie możliwości. Pierwsza to jest poprawę, a również rozszerzenie naszej ekspansji na umiędzynarodowienie. Europejska właściwie jest też kluczowa. Mówimy też o azjatyckiej, mówimy też o Ameryce Południowej, ale tu w ramach bliskich relacji z Niemcami, Francuzami, Włochami, Hiszpanami, Belgami i, i Finami. Także to jest bardzo, bardzo ważne, że mamy geograficznie bardzo duże rażenie. I możemy też implementować te efekty kształcenia do gospodarki, bo ten projekt jest również szyty z przedsiębiorstwami, z otoczeniem społeczno-gospodarczym. A drugi, jeszcze ważniejszy nawet aspekt to jest możliwość aplikowania o projekty badawcze w ramach inicjatywy Horyzont 2020 czy nowej Horyzont Europa. To jest bardzo ważne, to daje nam właściwie i pierwszeństwo, i wyłączność. Tego nie mieliśmy dotychczas. I myślę, że na tym skorzystamy jako, jako uczelnia, i też jako, jako społeczeństwo. To rzeczywiście zaczął Pan rektorowanie takim wielkim sukcesem, takim bardzo mocnym akcentem na poziomie światowym, ale tam pytanie troszeczkę inne. Jaki styl zarządzania uczelnią będzie Pan preferował? Oczywiście ja mówię, że jestem człowiekiem kompromisu ale niewątpliwie to jest, to jest kluczowe, żeby rozmawiać z ludźmi. Rektor teoretycznie, czy nawet faktycznie, ma dużą władzę, natomiast ja nie chciałbym rządzić, tylko chciałbym służyć. Będę rozmawiał niewątpliwie z każdym z naszej społeczności i te wypracowane modele, które były wzajemnego kompromisu, dążenia do poprawy różnych relacji, oczywiście różnych, związków, które, które mają na celu budowanie lepszej jakości kształcenia i lepszej jakości w nauce są kluczowe. Nie będę rządził, chciałbym rzeczywiście dyskutować no i podejmować trudne decyzje, ale to niestety będę musiał zrobić. To jest też odpowiedzialność i ta decyzja ostateczna nie jest wcale łatwa. Już kilka takich musiałem. Podjąć w obecnym czasie, mam nadzieję, że te dwie kluczowe, które chciałbym podjąć, to jest to, żebyśmy byli uczelnią badawczą, no i żebyśmy zdobyli właśnie ten projekt Horyzont 2020 jako Uniwersytet Europejski. To są najistotniejsze takie krótko bądź długodystansowe cele. I ważne pytanie dla pracowników uczelni, dla Pana podwładnych, dla Pana idealny pracownik to jaki? Dla mnie idealny pracownik to taki, który bardzo silnie legitymuje się czy identyfikuje się z Politechniką Poznańską. Taki, który Politechnikę Poznańską ma w sercu. No jeżeli to serce jest troszeczkę w innym miejscu, no to już jest wybór tej osoby. Mówi się teraz dużo o równowadze między życiem zawodowym. Czym jest dla Pana work-life balance? Czy w ogóle coś takiego bierze Pan pod uwagę? Oczywiście, że biorę, ja jestem ze znaku Zodiaku waga, więc balans jest istotny. U mnie ten balans, jeżeli chodzi o życie prywatne i zawodowe, jest 10 do 90, no więc myślę, że jest bardzo dobrze zbalansowany. Trudno, żeby te szale były inaczej zrównoważone, zwłaszcza w obecnym czasie. Zdał się Pan poznać jako człowiek bardzo energiczny. Skąd czerpie Pan energię? No, tego nie wiem. To chyba jest zasługa albo wada moich rodziców i przekazali takie DNA. Trudno mi usiedzieć w tym miejscu nawet w obecnej chwili. Natomiast no, czasami troszeczkę człowiek jest zmęczony, ale przychodząc do pięknej Politechniki Poznańskiej, ale no, może powiem, że najważniejsze to jest jednak otoczenie domowe. Także moi e, wspaniali współmieszkańcy, czyli moja żona i, i syn, dają mi też bardzo dużo energii. I, pozytywnych wrażeń i doznań. Myśli Pan, że znajdzie Pan czas na hobby? No, z tym jest duży problem. Oczywiście wczoraj też troszeczkę uprawiałem sport. Natomiast z reguły mówię, że na przykład gram w tą piłkę, więcej opowiadam, no bo to jak to na uniwersytecie. Ale będę starał się choć trochę odreagować po tych trudnych albo przed trudnymi decyzjami. Tu pandemia troszeczkę pomogła, że można było spędzić trochę więcej czasu, zarówno w domu, jak i na świeżym powietrzu. No, chciałbym też zobaczyć jeszcze kilka minerałów, niekoniecznie na półce czy w gablocie. Super, dziękuję panu bardzo, panie rektorze. Myślę, że dzięki tej rozmowie pracownicy, ci, którzy pana nie znają, nie mieli kontaktu, będą mieli okazję poznać pana trochę bliżej. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, to był zaszczyt i przyjemność. Dziękuję jeszcze raz społeczności za zaufanie. Życzę wszystkim nam bardzo dobrego zdrowia, optymizmu, uśmiechu i pogody ducha. Dziękuję. Dziękuję bardzo.